Cześć, dzisiaj zapraszam Was na nowy filmik, ale zanim chciałabym powiedzieć, iż mam nową kamerę. W sumie może to nie jest kamera, bo tym razem jest to lustrzanka i z której się strasznie cieszę, bo wczoraj właśnie ją kupiłam. Mam nadzieję, że Wy zauważycie różnicę w filmie, bo o to właśnie chodzi. I pewnie będziecie się teraz pytać, czym będę nagrywać teraz. Od tego momentu będę nagrywać Canonem. Jest to Canon EOS 600D, czyli najbardziej chyba popularna lustrzanka tutaj na YouTubie, ale pewnie i nie tylko. I jeżeli chodzi o obiektyw, to mam ten standardowy, czyli 18-55 mm. Od razu mówię, że później mogą się jeszcze pojawić filmy w gorszej jakości, ale to dlatego, że mam dosyć spory zapas filmów i no, nie będę ich wyrzucać. Ale przechodzę do Was dzisiaj z zakupami. A jeszcze tylko chciałam powiedzieć, że jeżeli coś czasami będzie nieostre, to przepraszam, ale jeszcze nie do końca ogarniam tą kamerę, ponieważ to jest dopiero pierwszy filmik taki normalny, który nagrywam. Ale przechodzę dzisiaj do Was z zakupami kosmetycznymi. Dawno chyba takiego filmu na moim kanale nie było i tutaj też nie mam tak dosyć dużo rzeczy, chociaż myślałam, że i tak będzie mniej. Więc zaczynamy może jak zwykle od pielęgnacji, jeżeli chodzi o włosy. Bo do włosów mam w tym momencie najwięcej rzeczy nowych. I zaczniemy od samego początku, czyli szampon odżywka. Będąc na tym wyjeździe w Hamburgu z Niveą, dostałyśmy nowość, jaka teraz wchodzi, już weszła, powiedziałam ją w Rossmanie, do drogerii. I to jest seria, nazywa się Diamond Volume, czyli on ma nam nadawać blask i objętość. I o ile z odżywki się cieszę, o tyle szamponu na pewno nie będę używać i chyba oddam go chłopakowi, bo niestety u mnie szampony z Nivei nie sprawdzają się, ponieważ od razu mam po nich łupież. Natomiast odżywki bardzo lubię i to, co mi się jak zwykle podoba bardzo w odżywkach Nivei, to piękny zapach. Bardzo ładnie pachnie owocowo. I on jest odżywka do włosów cienkich lub z tendencją do przytłuszczania się, więc coś, co charakteryzuje moje włosy. I jak wiecie, ja tam lubię odżywki Nivei, prawda? No to nie są naturalne kosmetyki, ale ja bardzo lubię na przykład odżywkę Long Repair, która zresztą jest bardzo często polecana, dlatego no jest fajne, jeszcze jestem ciekawa tej odżywki, ale na razie używam coś innego, więc będzie musiało to troszeczkę poczekać. I od razu będąc w Hamburgu, udało nam się na chwileczkę wskoczyć do DM-u i tam kupiłam coś, co już długi czas chciałam i to jest mleczko z Balei do włosów takich zniszczonych i tak do suchych i zniszczonych, to jest mango i aloes. Może skład nie ma najlepszego, ale słyszałam bardzo dobre opinie, między innymi Szafka bardzo go zachwalała, dlatego stwierdziłam, ok, spróbuję, bo nie był drogi, on chyba kosztował około 2,50 euro, więc da się przeżyć. No i on oczywiście jest bez spłukiwania, po prostu mleczko nakładamy na całe włosy, chociaż pewnie nie będę go nakładać na czubek, ale tutaj na włosy nakładamy i no i powinno być fajnie, zobaczymy, na pewno dam Wam znać. I teraz dalej rzecz, którą zawsze używam, czyli odżywka dwufazowa z Schwarzkopf Gliskur i tutaj mam akurat to jest ekspresowa odżywka regeneracyjna do włosów zniszczonych, przysuszonych. I wybrałam tą, ponieważ ta ma najlepszy skład ze wszystkich, przynajmniej tak jak ja zauważyłam, bo już na czwartym miejscu jest olejek, później jest keratyna, znowu jakaś keratyna, pantenol, więc skład ma naprawdę przyzwoity. Ja zawsze użyłam tych odżywek dwufazowych, aby lepiej włosy się rozczesywały, no i faktycznie lepiej się rozczesują, a przy tym bardzo ładnie pachną, bo naprawdę bardzo podoba mi się ten zapach. No i nie wiem, ile ona kosztuje, chyba z 11 zł, jakoś tak, jak kupiłam w Rossmanie. Będąc teraz przy ciele, kupiłam jedną rzecz, której jeszcze nie zdążyłam użyć, ale już miałam zamiar, tylko że jakoś no nie miałam czasu. I to jest bomba musująca kula do kąpieli z firmy Ocean Friends. Tutaj mam akurat ośmiorniczkę i to jest z naturalnymi nasionami winogron i olej awokado. Bardzo ładnie pachnie, jestem ciekawa, jak będzie się pienić i kupiłam ją w Rossmanie za chyba 2,50 czy 2,99. No zobaczymy, bo ogólnie szukam czegoś takiego mocno musującego, takiego dającą obfitą w pianę, więc jeżeli macie coś takiego do wanny, to koniecznie dajcie mi znać, bo właśnie czegoś takiego szukam. I teraz może przejdziemy do twarzy, w sumie do paznokci, bo w sumie z paznokci kupiłam tylko jedną rzecz i to jest to, co zawsze, czyli
odżywka z Eveline 8 w 1. Karta mi się skończyła i od razu zobaczyłam, jak ten film wygląda na komputerze i było troszeczkę chyba za mocno prześwietlone, dlatego troszeczkę teraz zmieniłam i mam nadzieję, że będzie lepiej. Przepraszam za te różnice światła, ale po prostu na razie jeszcze nie ogarniam. Ale mówiłam o tej odżywce i to jest właśnie odżywka z Eveline 8 w 1 i jak wiecie, ją bardzo lubię, ale też pamiętajcie i miejcie na uwadze to, że nie wszystkim ona się sprawdza, ponieważ ona zawiera formaldehyd i dla niektórych on działa tak, że ta płytka pogrubia się i tak właśnie jest w moim przypadku, ale też może działać na odwrót, czyli może was strasznie piec i ogólnie nie są fajne rzeczy. Dlatego musicie zastanowić się, czy chcecie ryzykować, czy nie. Ja się cieszę, że zaryzykowałam, bo naprawdę jestem z niej bardzo zadowolona i ona kosztuje około 10 zł w Rossmanie. I ostatnia rzecz do pielęgnacji, tym razem pielęgnacja twarzy. Jak wiecie, przestawiam się na pielęgnację naturalną i prawie już w 100% mi się to udało, z czego bardzo się cieszę. I byłam ostatnio w mydlarni wrocławskiej i znalazłam takie olejki naturalne i wybrałam sobie naturalny olejek z awokado. I to jest firma Aroma Oils, chyba tak. I tutaj mam właśnie olej z awokado i tutaj jest witamina A, B, D, E, H, K i PP. 100% organiczny, 100% naturalny, jest tutaj tylko i wyłącznie olej z awokado. I za 50 ml płacimy 55. Płacimy 19 zł, więc za taką cenę taka jakość jest naprawdę bardzo dobra. I ja używam go po prostu na noc. Parę kropel wsmarowuję w twarz, właśnie wczoraj to zrobiłam. I on też nie za szybko się wchłania, średnio pachnie. Nie jest to mocny zapach, ale no mi się on osobiście nie podoba, ale wiecie. Jak ma być naturalne, to ma być naturalne, więc ja się bardzo cieszę. Zastanawiałam się jeszcze nad olejkiem z makadami, z orzechów makadamia, ale zdecydowałam się jednak na awokado, ponieważ zależy mi na intensywnym nawilżeniu. Ale tutaj też właśnie on jest do masażu, do kąpieli, do pielęgnacji skóry, ja właśnie używam do twarzy. I tutaj z tej firmy jeszcze jest olej arganowy, jojoba i ze słodkich migdałów, więc co was zainteresuje, to właśnie możecie to znaleźć. I na pewno już w tym miesiącu nagram dla was pielęgnację ku swojej twarzy, więc zapraszam do subskrypcji, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. No i teraz przechodzimy do kolorówki, bo mam tutaj chyba trzy, może trochę więcej rzeczy. Ok, i teraz pokażę wam pędzle, ponieważ w tym miesiącu kupiłam dwa i to są dwa pędzle z Real Techniques. Pierwszy to jest Powder Brush, natomiast drugi to jest Expert Face Brush. Ten oczywiście użyłam do pudru, kupiłam go na Allegro za 50 zł. Bardzo miękki, bardzo jestem z niego zadowolona, włosie nie wypada i naprawdę jest no, świetny. Natomiast drugi to jest pędzel właśnie Expert Face Brush, też kupiłam go na Allegro, też kosztował około 50 zł i go używam do bronzera codziennie. I z obu jestem naprawdę strasznie, strasznie zadowolona, ale powiem wam, że teraz czaję się na podróbki, ponieważ widziałam na blogu, nie pamiętam jak się nazywa blog, bo jest strasznie skomplikowany, ale chyba Belle coś tam, Belle On, nie pamiętam, ale to jest Ola i dam wam linka w opisie i właśnie ona mówiła o tych pędzlach, że są bardzo fajne, więc właśnie się zastanawiam, ale jeżeli wy na przykład też kupiłyście podróbki tych Real Techniques, to dajcie mi znać, co o nich sądzicie, bo chciałabym poznać waszą opinię. No i teraz pokażę wam jeszcze dwie rzeczy, aha, dobra, pokażę jeszcze wam to. Ostatnio w Super Farmie były te takie dni lifestyle, czy coś takiego i był tam za okazaniem tej karty, była przecena taka, że na tusz z L'Oreala zamiast 60 zł płaciliśmy 22 chyba. No i oczywiście co ja zrobiłam, poszłam i kupiłam. I to jest tusz z L'Oreala Mega Volume Collagen 24 godziny, w kolorze oczywiście Extra Black. I kupiłam też go mojej mamie i zobaczymy, jak będzie się spisywał. Bardzo się cieszę, że pozytywnie odebrałyście filmiki z serii Pierwsze Wrażenie. Jeżeli jeszcze go nie widziałyście, to tutaj będzie link, zapraszam. I na pewno jak go otworzę, to wtedy też wam taki filmik nagram i no zobacz, będziecie mogły zobaczyć, jak on się spisuje. I zostały mi dwie rzeczy z kolorówki z DM-u, bo byłam teraz w Hamburgu, zresztą już wam mówiłam. No i właśnie o, światło, słońce zaszło.
i kupiłam dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to podróbka Beauty Blendera, która kosztowała chyba 2 euro. I ja miałam już zamiar kupić na Allegro właśnie jedną podróbkę, ponieważ nie chcę teraz kupować oryginału. I niestety muszę Wam powiedzieć, że ta podróbka jest gorsza od wcześniejszej podróbki, jaką miałam, ponieważ ona jest strasznie twarda. I średnio, nawet po zmoczeniu, i średnio rozprowadza ten podkład. No nie jestem do końca zadowolona, ale będę go używać, ponieważ i tak daje dobry efekt, ale to już nie jest ta przyjemność, która była podczas używania tamtej podróbki, już nie wspominając o prawdziwym Beauty Blenderze, bo jednak faktycznie czuć te różnice. No i to właśnie jest to. I ostatnia rzecz, miałam jej nie kupować, ale nałożyłam sobie na jedno oko właśnie ten korektor pod oczy, oczywiście. I pytałam się po kolei wszystkich dziewczyn, z którymi byłam w DM-ie, czy widzą jakąś różnicę między moimi okolicami pod oczami, a jeżeli tak, to które oko wygląda lepiej. I każda po kolei powiedziała, że ta strona, gdzie nałożyłam ten korektor, wyglądała dużo lepiej, dlatego stwierdziłam, ok, biorę. A mowa tutaj jest o tym korektorze z Maybelline Instant Age Anti-Age Effect. Tutaj dalej jest po niemiecku, więc Wam tego nie przeczytam, chociaż umiem, ale nie będę tego robić. I to jest w kolorze 01 Light. I zastanawiałam się, czy go kupować, ponieważ kosztował 10 euro, więc dosyć sporo, 40 zł za korektor. No dla mnie to jest dosyć dużo. Ale stwierdziłam, że dobra, wezmę, bo i tak bardzo dużo dziewczyn polecało go na amerykańskim YouTubie. Już wcześniej chciałam go kupić, ale nigdy nie było, no nie ma jeszcze go w Rossmanach, dlatego no, to było niemożliwe. A teraz mam. Więc też Wam zrobię pierwsze wrażenie, kiedy go użyję, żebyście mogły zobaczyć, bo wiem, że nie wszystkie mieszkacie w Polsce, niektóre z Was mieszkają w Niemczech, to tam właśnie jest, w Anglii pewnie też jest i oczywiście w Ameryce. I to już, kochani, wszystko. Mam nadzieję, że zakupy Wam się spodobały, że coś zobaczyłyście i może polecicie po coś takiego jak ten olejek z awokado. I dajcie mi oczywiście o tym znać w komentarzach, dajcie mi też znać, co sądzicie o nowej jakości. I to chyba wszystko. Dziękuję Wam już bardzo za oglądanie i trzymajcie się, buziaczki. Pa!